Dzień dobry Państwu. Witam po raz kolejny. Dziś odpowiem na pytanie, które wpłynęło od Pani, która jest naszym widzem. Pani ta ma problem związany z zawrotami głowy. Zawroty pojawiły się w wyniku wykonywania pewnych ćwiczeń. Treść pytania ma się na ekranie. Miała ta Pani już w przeszłości bóle głowy. Leczyła je manualnie, bo tutaj mówi o nastawieniu kręgosłupa. I były to efekty dobre tego, tego, tego leczenia. Teraz pojawiły się zawroty głowy. więc pytanie. Pytanie, jaką metodą się tymi zawrotami zająć, co zrobić. Wydaje się, bo nie mamy wieku pacjentki, to jest byłaby istotną elementem wywiadu. Niemniej jednak wydaje mi się, że skoro ćwiczy, skoro jest aktywna fizycznie, to jest osoba stosunkowo młoda, więc raczej bym tutaj optował za leczeniem manualnym również tego schorzenia. Dlatego że Zaburzenia kręgosłupa, zbyt zła funkcja narządu ruchu może powodować zawroty głowy, bóle głowy, mogą być drętwienia palców, mogą być zaburzenia widzenia, szumy uszne. To wszystko może się zdarzyć w wyniku, w wyniku źle funkcjonującego kręgosłupa i Metoda terapeutyczna, którą bym na pewno wybrał na początku, to byłaby metoda terapii manualnej. Czasami ten efekt pojawia się od razu po takim zabiegu manualnym, ale należałoby rozważyć sprawę dobrego ukrwienia narządu równowagi, który znajduje się w uchu. Przede wszystkim ma oczywiście też oczywiście łączność z mózgiem, niemniej jednak w uchu wewnętrznym znajduje się, znajdują się narząd równowagi. I... Poprawa ukrwienia tego narządu jest istotna, zwłaszcza u osób starszych. Wtedy to należy stosować ziołowe preparaty, które poprawiają ukrwienie w obrębie narządu równowagi i w ogóle w obrębie mózgu. Takim preparatem, takim, takim składnikiem na pewno jest ekstrakt zimnożębu japońskiego. To substancja znakomicie poprawiająca ukrwienie w obrębie, w obrębie całego organizmu, szczególnie układu nerwowego. Kolejna sprawa to rzęszeń. Ja stosuję na nawet taki preparat łączy rzęszenie z miłożębem. Ta synergia działań jest bardzo skuteczna, poprawia, poprawia ukrwienie mózgu, ale też narząd równowagi, i tutaj to byłoby na pierwszym miejscu. Również należałoby rozważyć resveratrol, czyli, czyli ekstrakt ze skórek winogron. On jest znakomicie przebadany, działa bardzo dobrze na ukrwienie, poprawia ukrwienie. Jest taki, taki świetnie działający w obrębie układu naczniowego preparat, więc te trzy Skorowce należałoby brać pod uwagę, jeżeli chodzi o poprawę ukrwienia, czyli liść orzebu, koszeń rzęszenia oraz ekstrakt ze skórek winogron standardowany na resveratrol. A też należy pamiętać i można na samym początku pamiętać o tym, że może być to problem kręgosłupowy i od tego należałoby zacząć.